Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki film, poradnik. Właśnie sobie wróciłem z farmienia krabów i patrzcie na to cudo. Widzicie, tu mam jakieś, wiadomo, standardowe skórki, jakieś tam rybki, kamienie, kwiatki i tak dalej, i tak dalej. Teraz po prostu klikam. Proszę bardzo. Gotowe. Wszystko, co wyfarmiłem, poleciało właśnie na mojego bankiera. Teraz wystarczy przedmioty odebrać i na aukcję wystawić. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak w łatwy sposób takie cudo ustawić, to zapraszam do oglądania. Jest to bardzo proste, mianowicie wystarczy wejść sobie na przykład Trade Skill Mastera i do naszej grupy, którą już sobie wcześniej stworzyliśmy. Tak, ja na przykład tego filmu po prostu ustawiłem tylko taką na szybko, kraby. Ją nazwałem, wasza wcale nie musi taka być. I teraz powiedzmy, że te wszystkie itemy z tej grupy będę chciał na swoją postać wysłać. Więc wchodzimy w operację, mailing. Tutaj wpisujemy nazwę operacji, dajmy na to kraby. Zatwierdzamy OK. I teraz tutaj wpisujemy imię naszego bankiera. W moim przypadku jest to ISPEF. OK. Zatwierdzamy i tutaj tak. Możemy sobie wybrać, czy jakąś część tych przedmiotów chcemy zostawiać sobie w bagu. Powiedzmy, nie wiem, mamy tych przedmiotów 1000, ale chcemy, żeby w naszym bagu zostały ich 100. Więc ustawiamy tutaj sobie 100. I wtedy wyślę do bankiera 900, a te 100 właśnie zostanie u nas. Tutaj również możemy sobie zaznaczyć, że jeżeli nasz bankier będzie miał tych przedmiotów ileś, ile sobie wybierzemy, to po prostu już mu tego nie będzie wysyłało. Tutaj możemy sobie zaznaczyć, że na przykład, tak jak tutaj piszę, jeżeli ustawimy sobie na 10, a bankier będzie miał tych przedmiotów 3, to wyślemy mu tylko 7 i wtedy będzie miał maksymalnie już i więcej nie damy rady mu już wysłać. Dobrze, ale ja oczywiście z tego nie korzystam, wystarczy mi tylko to. Teraz przechodzimy do zakładki Groups. Tak, dajemy Operations i Mailing, wybieramy kraby, gotowe. Dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, że się Wam to przyda i do zobaczenia następnym razem. Cześć!